Witajcie najdrożsi bracia i siostry, witajcie kochane dzieci. Dziś przyjrzymy się drugiemu dniu stworzenia świata i porównamy go z drugim darem Ducha Świętego. Bądźcie uważni, posłuchajcie, co mówi nam Biblia. A potem rzekł, niechaj powstanie sklepienie w środku wód, i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. Wiecie, że drugi dar Ducha Świętego to rozum, inteligencja. Cóż ma wspólnego inteligencja z tym drugim dniem stworzenia? A więc tak, tradycja mówi, że przed tym jak Pan Bóg stworzył świat, było kilku aniołów, którym nie spodobał się plan miłości Boga i nie rozumieli, jak może być możliwe, że Bóg chce stworzyć ludzi wolnych, którzy będą mogli robić zło, którzy będą mogli go odrzucić, którzy będą mogli zniszczyć całe stworzenie. I nie spodobał mi się na tyle ten plan, że go odrzucili. Odrzucili plan miłości Boga i odrzucili samego Boga. Dlatego w pierwszym dniu słuchaliśmy, że ciemności pokrywały otchłanie. O jakich otchłaniach się tu mówi? Mówi Orygenes, ojciec Kościoła, że te otchłanie to jest właśnie miejsce, gdzie znalazły sobie mieszkanie te upadłe anioły. Dlatego dzisiaj w tym drugim dniu mówi, że wody ponad sklepieniem oddziela od wód pod sklepieniem. Jest to coś bardzo ciekawego, gdyż dar rozumu, inteligencji pozwala nam ujrzeć to, co głębokie. To znaczy, z zewnątrz widzimy wodę, a pod wodą możemy wiedzieć, czy jest coś dobrego, czy coś złego, czy jest Bóg, czy są te otchłanie złych duchów. I to bardzo ważne, ten dar, aby w nas pojawił się ten dar Ducha Świętego. Czasami widzimy innych ludzi, innych znajomych i z zewnątrz możemy oceniać go z zewnątrz, czy jest bardzo uśmiechnięty, czy jest smutny, ale prośmy o dar rozumu, aby wejść w głąb jego serca, aby wsłuchać się w jego głos, aby odkryć, co jest w głębi, nie zostawiać na powierzchni. I to jest dar rozeznawania. Dzieci, również dzisiaj zapraszam Was do narysowania tego drugiego dnia stworzenia i do umieszczenia Waszych rysunków w linku pod filmikiem. A tymczasem zapraszam do oglądania wczorajszych rysunków, które są naprawdę niesamowite. Laudato si, ogni signore, laudato si, ogni signore, laudato si, ogni signore, laudato si. Signore, y por todas tus criaturas, por el sol y por la luna, por el viento y las estrellas, por el agua y por el fuego, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si. Por la hermana madre tierra que alimenta y que sostiene, por la hierba, flor y frutos, por los montes y los mares. Laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore.
Signore, laudato sì, ogni Signore.